Sejm głosami koalicji rządzącej podjął uchwałę w sprawie mediów publicznych. Politycy PiS-u alarmują, że jest ona próbą przejęcia mediów publicznych bez ustawy. Politycy PiS-u dyżurują w Telewizji Polskiej w 10-osobowych grupach. Na Woronicza był wczoraj prezes partii Jarosław Kaczyński. Bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji. Jest także szerszy kontekst tej obrony. Bo obrona polskiej demokracji to jest po prostu także dzisiaj obrona polskiej niepodległości. I tutaj prezes PiS-u mówi, że Polska musi zaprotestować przeciwko zmianom w unijnych traktatach, a ten opór chce budować m.in. na mediach publicznych. Polityków PiS-u nie było już w Sejmie, gdy głosowana była tam sejmowa uchwała. Organy państwa mają działać w granicach i na podstawie prawa. To główny zarzut PiS-u, że uchwała, nie ustawa, ma być próbą odbicia mediów publicznych przez nową koalicję rządzącą. Ta nowa koalicja ma zarzuty do tego, co działo się w Telewizji Polskiej, gdy rządził PiS. Zdanie polityków PiS-u i partii to zdanie, które jest później wygłaszane w tak zwanej telewizji publicznej. Argumentacja PiS-u dotyczy jednak prawa. Politycy tej formacji podnoszą, że uchwałą nie można przyjąć mediów publicznych, a argumentacja, że Rada Mediów Narodowych nie jest zgodna z prawem, jest bezpodstawna. Do argumentacji prawnej PiS-u przyłączył się prezydent w liście do marszałka Sejmu, a marszałek mówi tak. Uchwała nie jest ustawą. Uchwała jest opinią Sejmu w jakiejś sprawie. Uchwała jest apelem Sejmu, który Sejm może skierować, natomiast ona nie rodzi takich skutków prawnych, jakie rodzą ustawy. I z tym zgodził się poseł PiS-u Przemysław Czarnek, który był gościem programu Polski Punkt Widzenia, ale jego obawy budzi inna wypowiedź. Tymczasem pan Tusk na konferencji prasowej powiedział, że tą uchwałą chce zmieść powierzchni ziemi i chce załatwić, wyczyścić wszystkie sprawy w telewizji. Nad mediami publicznymi nadzór sprawuje Rada Mediów Narodowych, gdzie większość ma PiS.